O dobrej książce będziemy teraz rozmawiali z nami pan Ryszard Klein, autor o dwóch książkach, natomiast ja czytając to wszystko, co tutaj jest swoistego rodzaju pigułką, zacytuję Państwu fragmenty. Wyjście poza zwykły umysł, uświadomienie sobie własnego bogactwa, wartości i boskiej mocy, to najcenniejszy dar, jaki możemy dać samym sobie. Książka psychologiczna o tym, jak spojrzeć na siebie z dystansem, czerpiąc z tego radość. I właśnie o to chodzi, bo yy, tak jak rozmawialiśmy, mm -hmm. wygląda to jakbyśmy przyszli z innego zupełnie świata, ale jest to jak najbardziej książka z tego świata, jak mm -hmm. najbardziej książka stąd, bo ona dotyka yy, takiej tematyki, która dotyczy w zasadzie każdego. Mówiąc prozaicznie, każdy chce być szczęśliwie otoczony miłością. Często o tym mówimy, ale jakby yy, nie zdajemy sobie do końca zawsze sprawy z tego, że miłość, którą chcemy być otoczeni szczęście, którym chcemy emanować i, i mhm. którego chcemy doświadczać, jest pochodną zupełnie innych elementów. Pierwszy taki element, i o tym właśnie mówi cisza, to jest samostanowienie, żebym ja sam mógł za siebie decydować. A te książki to jest... Recepta na to, jak osiągnąć to szczęście i tą miłość? No, poniekąd? Piękne pytanie, recept nie ma. No właśnie. Z tego wszystkiego okay. jest... To pomoże, jak czytelnik przeczyta? Każdy z nas jest w innym miejscu, ma inne potrzeby, inne predyspozycje i zupełnie in, inny, co innego na niego działa. Wiadomo, styl nawet może komuś odpowiadać, nie odpowiadać. Ale jedno jest pewne. Każdy z nas chce samostanowić. Mhm. Sam za siebie decydować. Tak. Z tym się co wiąże. Podświadomość, bo ona decyduje za mnie. Z samostanowieniem y, y, też y, wiąże się prawo przyciągania. Y, na poziomie kwantowym te tematy są jakby też tutaj rozpisane. Kolejna rzecz, którą chcieliby, którą, która dotyczy każdego, y, to jest, y, y, żeby rozumieć. Oczywiście mówię tu przez duże R kapitalikami, rozumieć. To się wiąże poniekąd z wiedzą, ale niekoniecznie rozumienie siebie. Poprzez rozumienie siebie jestem w stanie rozumieć innych. Mhm. I o tych rzeczach, jakby mówi cisza esencja naszego umysłu, czyli odsłanianie iluzji, żeby rozumieć siebie. Kolejną rzecz, którą każdy chce z nas doświadczyć, Aha. to jest moc. No tak. Żebym mógł, jeżeli siebie już znam, odsłania własne iluzje, panuje nad sobą, żebym mógł działać. To są rzeczy znane w nauce Znane proste książki nie są książkami y, religijnymi, to są książki, które mówią o... Umyśle i o nim, jak próbować tym umysłem mhm. zawładnąć. A to jest tak, że sam pan potrzebował odpowiedzieć sobie na te własne pytania i napisał później tę książkę, poniekąd forma rozrachunku samego z sobą? Wyczytał pan z mojej tak aury. Tak myślę, właśnie, właśnie. Co człowieka tak kieruje do tego, żeby 9 tak lat, głęboko sięgać? Dziewięć lat rozmowy z samym sobą. Rozprawiają się z własnymi iluzjami, z własnymi wyobrażeniami na temat świata, na temat kultury, obyczajowości, na temat religii i tak dalej. I dochodzę do wniosku, i to nie jest tylko mój wniosek, że wszystko, co mogę poznać, to tylko jest poznać samego siebie. Tam jest wszystko. Jeżeli poznam siebie, odsłania się jakby cały świat zewnętrzny. A nie będzie tak, że jak pan sam siebie już pozna, to ten świat przestanie być już tak ciekawy, bo będzie dostępny? Ja myślę, że on jest wtedy dopiero zaczyna być Aha. ciekawy. No to jakim... Wtedy się dopiero zaczyna gra tym światem. No więc właśnie, no na jakim etapie jest autor tej książki, jeżeli chodzi o samopoznanie. poznanie? Skoro pan ją napisał, pan jest pierwszy, no to w procentach, określając, daleko jest pan zaawansowanym stadium tego poznania się Te procenty są od nieskończonej minus do nieskończonej Aha. plus, więc gdzieś tam jestem. Gdzieś w środku. Gdzieś w środku. Ale... Panie Rzodzie, powiedzmy, bo czas płynie nam bardzo szybko, o tak. tym, że ta książka zyskała również sporo nagród i spore uznanie w świecie krytyków, którzy przeczytali sam nawet e, nagrody pewnych plebiscytów. Będzie tłumaczona na języki obce albo już jest tłumaczona? I, i, więc ta książka uzyskała tytuł najlepszej książki psychologicznej roku 2012 mhm. przez portal granice.pl nagroda jury i internautów i jadę z promocją czerwiec-lipiec do Argentyny. Tam będzie 10 spotkań autorskich. Próbuję kaleczyć język w skali od 0 do 101% procent po hiszpańsku. No, piękna kastylijska mowa, więc życzymy sukcesów na tym, że tak powiem, etapie również nauki. E, mamy te książki, chcemy rozdać je naszym telewizom, dobrze mówię? Tak? tak? Możemy je rozdać. Dobra, oczywiście. w takim razie kto pierwszy, ten lepszy, drodzy Państwo, ekspresmałpa.tefo.pl Ja trzymam taką, jam jest. Tak. Tę książkę będzie można otrzymać. Pan nam podpisze, więc będą tym bardziej cenne, bo z autografem autora powodzenia życzę w tych argentyńskich wojnach. Dziękujemy. Dziękujemy. I oczywiście bardzo. czekamy na kolejne pozycje. Coś w tej chwili się dzieje? Nad czymś pan pracuje? W tej chwili tak. Pracuję kolejna dalej, będzie. kolejna, kolejna praca, ale też głównie muzyką. To jest audiobook? No właśnie, to jest taka dodatkowa jest, atrakcja jest, dla wszystkich. Jest audiobook, audiobook. jest wiadomo, teksty przeczytane, ale też są one audiobook jest z muzyką, hmm. czyli ta muzyka też ma działanie na nas odpowiednio. Potęguje nastrój. Potęguje. Tak? O właśnie, nastrój. Ona wskazuje na to, jak ją Tą książkę czytać, bo bardziej czytamy ją sercem o to tu chodzi niż intelektualnie. A zachęcam Państwa, autor. Proszę bardzo, opiszemy maile ekspresmałpa.tefa.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. A już za chwilę e, rozmowa z Radiem Park.